Tomasz Lis komentuje zarzut mu przez prokuraturę. Z La Passa Tomasza Lisa wciąż trwa. Kilka miesięcy temu Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski opisał sytuację z byłym naczelnym NFZ-EK w roli głównej. Ujawnia Jac, że były masking i Rusin miał dopuścić się mobbingu. Teraz prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów prowadzi postępowanie przeciwko Tomaszowi Lisowi. Dziennikarz został teraz oskarżony o reklamowanie napojów alkoholowych. Wspomniany czyn jest łamaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Tomasz Lis stawił się w piątek w prokuraturze, aby usłyszeć zarzut i złożyć wyjaśnienia. Za przestępstwo zarzucane Lisowi grozi grzywna od 10 tysięcy zł. Jak podaje Super Express. Mężczyzna składał dziś zeznania przez około 30 minut i nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Dziennikarz stanowczo odpiera zarzut i nie przyznaje się do winy. Ponadto nie życzy sobie, aby dokonywać anonimizacja jego danych oraz wizerunku. Były naczelny NFZ-EK udzielił krótkiego komentarza w rozmowie z Plotkiem, gdzie odniósł się do zarzutu postawionego mu przez prokuraturę. Zarzut jest zupełnie absurdalny. Nie reklamowałem alkoholu ani nie zachęcałem do jego picia. A poza tym nie jestem Tomasz L., ale Tomasz Lis, co proszę mieć na względzie, przekazał Tomasz Lis dziennikarzowi serwisu Plotek.